Siemano, z tej strony Info, witam was w 11 odcinku już, dobijamy 69 level na szamance, no i siedzi, elegancko. No i dobijamy 74 level na woju, długa stopka, jeszcze level będzie do wbicia po tym. Planuję bardzo długo zostać na tym 75 levelu, dobra, siedzi, elegancko. No i lecimy z 70 levelem na szamanie, jeszcze parę setnych zostało, myślę, że wbiję na tej grupce. Dobra, siedzi elegancko. Ogólnie postanowiłem sprzedać zmianki z szamanki. Sprzedaję po 15 kk za sztukę. Kolega z gildii kupuje. Miksuję mu te queeny. Daje mi 10 kk przed jeszcze. Miksujemy pierwszy miks i syf. Dobra. Jeszcze teraz 5 kk będzie nam dawał. Dobra. Jeszcze dwa miksy. No i drugie podejście do miksowania. Ogólnie nie wiem, co mam z dodaniami zrobić. Może je sprzedam też komuś z gildii, albo po prostu dla siebie zostawię. Do czegoś dodam sobie. I 10 kg i miksujemy. I syf. Kurde, mogłoby coś mu wejść. Ogólnie możecie mi powiedzieć, czy tymi zmiankami wchodzą pełne bonusy. Bo słyszałem, że pełne nie wchodzą tymi zmiankami. Że na przykład nie wejdzie 2 kHP, tylko wejdzie max 1,5 kapcia. Możecie mi napisać w komentarzu, czy to jest prawda w ogóle, czy tak tylko pierdolenie słyszałem. I trzeci miks. No i syf. Dobra. Ogólnie zarobiliśmy 45 kg. Myślę, że się opłacało. I 5 kg. Jeszcze, dobra, elegancko. No i kupujemy sobie śmiertelkę, taką pod zarobek. Od razu mogę wam powiedzieć, że zarobiłem na niej 20 kg, sprzedałem za 80 kg. Widzicie, w M1 można zarobić. No i czytamy skille. Tapek spalił, walnięcie zjarał, duchowe zjarał, silne zjarał. Oddajemy sobie pamiątkę. No i zjarał. Kurwa. Teraz się powiem trochę w alchemię. Granat naszlifowany. Siedzi. Na rzadki. Zjarał, kurwa. Jeszcze mam próbę jadeita. Dobra. Robimy na szlifowany. Wbiło. Teraz na rzadki. Siedzi. I teraz jak wbije. Oj, zajebiście. Mamy. Około 65 kg zarobiłem sobie właśnie na tym. Zajebiście. No i kupujemy sobie takiego truciaka. 35 średnie plus 7. Myślę, że zarobię zaraz na nim. Dobra, elegancko. Ulepszamy sobie maskę strachu na 6, na TT. I siedzi. Druga próba na szamance. I zjarał, kurwa. O, tutaj widzicie, kupujemy sobie drugiego truciaka. 30 średnie, plus 7, kadeki czwórki za 120 kg. Też myślę, że na nim trochę zarobię. No i dobra, już jest nasz. O, tutaj widzicie, sprzedajemy sobie tego truciaka. 7, 35 średnie, kadeki czwórki. Z zyskiem 23 kg. Widzicie, nawet nie wychodząc z M1 można zarobić. Ogólnie mentalem to tylko tak zarabiam, bo w metki bardzo mało biję. Ogólnie jeszcze na tym dropku 3-5 level. Powiem 2 se latam, wierzchowce dropie. Takie tam. Ogólnie widzicie, wymieniam się z typem. Daje mi taką śmiertę pod DT. Za mojego truciaka co dałem 120 kg za niego. 30 średnie. 7. A tutaj śmierta. 15 strzały, 15 magia, 2 kapcie. Też myślę, że sprzedam ją ponad 120 kg. Wreszcie mi Inkyang poszła za 200 kg. Zarobiłem 40 kg na niej. Zajebiście, kurwa. A tutaj kupujemy sobie taki pakiet za 49 kg od widza. Bardzo serdecznie pozdrawiam cię, kolego. Ogólnie mogę powiedzieć, że zarobiłem na tym 15 kg. Długo się bawiłem ze 3 dni sprzedając to. Ulepszamy sobie bransoletkę z US na 8 na DT i. No i zjarał. Oddajemy sobie pamiątkę po demonie i.
Jeszcze 13 sztuk do końca. Elegancko, czytamy skille. Silne. Zjarał. Duchowe zjarał. Tapka zjarał. Walnięcie zjarał. Kurwa. I kupujemy sobie ebonitowe kolczyki. 5B za 80 kk i mogę wam powiedzieć, 15 kk zarobiłem na nich. Za 95 poszły. A tutaj widzicie, kupujemy sobie naszyjnik pod grotę, 10 strzały, 1,5 kapcia, złe z 9. Ogólnie myślę, że się opłacało, taki widziałem 2 KHP, 15 strzały za miliard. To wolę już taki kupić za mniejszą cenę, tam 5 strzały mniej, 500 peżeta mniej. Mi się wydaje, że wystarczający dla mnie będzie. A tutaj oddajemy sobie pamiątkę po demonie. I jeszcze 12 sztuk. Zajebiście. Czytamy skille. Silne wbiło. Duchowe. A jeszcze nie mogę. No i kończymy czytać skille. Duchowe. Spalił. Walnięcie zjarał. Tapka zjarał. No i bawimy się z alchemią. Diament naszlifowany. Siedzi. Na rzadki. Siedzi. Teraz na antyczny, żeby wbiło. Siedzi. Zajebiście. Kurwa. 55 kk właśnie zarobiłem. Dobra, kupujemy sobie takiego sokoła. 5B, 8 siła, 20 grota za 90 kk. Od razu mówię wam, że sprzedałem go z zyskiem 20 kk. Poszedł za 110 kk. Chyba tanio nawet i tak sprzedałem. Ogólnie skąd mam szarfę jeszcze? Kupiłem ją za 220 kk. Zajebiście wygląda, zobaczcie. Jubileuszowa, 17%. Zaraz zobaczycie, za ile ją sprzedałem. No i zobaczcie, sprzedajemy tą szarfę jubileuszową 17% za 255 kk, zarabiam właśnie 35 kk na niej, bo kupiłem za 220 i no i siedzi, zajebiście jest, kurwa. Ogólnie powoli już na truciaka zbieram, kasa się zgadza jak chuj. Dobra. Oddajemy sobie biologa, pamiąteczkę i... No i spalił. Ogólnie czytamy skille jeszcze. Silne siedzi, zajebiście. Duchowe zjarał. Walnięcie zjarał. Dapek. Siedzi, zajebiście. Ogólnie się zabrałem za robienie misji. Ogólnie lecę do militara. Tak, bo powinienem już dawno mieć tego militara, ale tak mi się nie chciało robić. No i wbiliśmy właśnie 12 level. No i tutaj sobie kupujemy queeny. I powiem wam szczerze, że zarobiłem na nich około 150 kk. Zaraz zobaczycie jakie. Powiem szczerze, że jakbym nie miał swoich, to bym na pewno te nosił. 2 KHP, 15 strzały. No po prostu kurwa nie wierzę. Za taką cenę jeszcze kupiłem to. Nie wiem, czy typ kogoś opierdolił i teraz sprzedaje tanio itemy. Czy po prostu kończy grę, nie wiem po prostu. Zajebiście się cieszę, że za tyle dorwałem je. I są, ale kurwa ładne są. Tutaj widzicie, kupujemy sobie 87 złotych szkatułek bossów. To jest chyba z tamtego roku w ogóle te szkaty. Za 52 kk, no kurwa nie wierzę po prostu w tych ludzi. Tak tanie. Dobra, robimy sobie próbę na antyka. Naszlifowany. Szafir. Siedzi. Na rzadki. Siedzi. Na antyczny. Siedzi, zajebiście, 30 kg wpadło, super. No i czytamy sobie skille na buffce. Błogo zjarał, pomoc, siedzi, zajebiście, odbicie, zjarał. Ogólnie robię sobie misję. Czy to będzie teraz level up 7-5 na misji? Ech, kurwa, myślałem, że wbiję level, ile tam levela? 5%, zajebiście. Może mi kurwa wreszcie teraz to zaliczy jebane. Dobra, 13 level, kurwa siedzi zajebiście. No i powiem wam szczerze, że na tych złotych szkatułkach bossów biznes odpierdoliłem niezły, po 2 kk za sztukę mi schodzą. A tu widzicie, kurwa, te queeny zamieniamy za taką szarfę jubileuszową 19. Myślę, że w chuj zarobię. Taka szarfa z 400-450 kk myślę. Kurwa, myślę, że to nie fake. Się zamieni. Jest, kurwa. Zobaczcie, jaka ładna ta szarfa. 19%. Od 19. Powyżej 19. Się szarfy świecą. Zobaczcie, jak się ładnie świeci jeszcze. Zajebista.
Dobra, sprzedajemy właśnie sobie tą szarfę 19% jubileuszową. Kurwa, niezły deal. Typ kupuje za 450 kk plus 5 bodzi. Ktoś mnie wychuja na te bodzie. 450 na pewno, na pewno. No to stawiamy. Czy kupi w ogóle? Kurwa, jeszcze jakiś pajac przyszedł jebany. Jest, kupił. Dobra. Kurwa, musiał zajebać. Dobra, jeszcze 5 bodzi. Kurwa. I to wkurwia, jak ktoś bije w tym M1. Dobra. O, i daje. Kurwa. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam, kolego. Myślałem, że mnie wychujasz. Super. Widzicie, już prawie, kurwa, mam 5. Już mam w chuj kasy. Jeszcze trochę uzbierać i będzie truta dziewiątka. Zajebiście. Powiem wam szczerze, już prawie wszystko opierdoliłem z shopa, jeszcze mi zostały jakieś itemki z 60 kg, nie wezmę. I kupujemy sobie właśnie taki strój za 40 kg. Zajebiście mi się on podoba. Ogólnie jak będzie z 1-2 dni zostanie na tym stroju, to sobie go stransmutuję kurwa na tą zbroję, ale on jest zajebisty. Dobra, postanowiłem sobie doładować ISA i kupujemy sobie szarfy. I drugie będzie podejście kurwa do unikatowej. Może wejdzie kurwa tym razem coś lepszego niż 14% i 5 kupujemy na start. A chuj, jeszcze 5 kupię. Mam nadzieję, że nie zostanie mi kurwa tak jak ostatnio. Ogólnie mam jeszcze z poprzedniej roboty tej szarfę. Chyba dziesiątkę czy piątkę mam, zaraz zobaczymy. Piątkę mam na sobie. Dobra, jest 10 sztuk, wyjmujemy. I robimy. Dobra. Na piątkę. Się kurwa robi. Dobra. Jest piątka. Zajebiście. Kurwa, tego zdjąć nie mogę, tej swojej, tej starej. Druga piątka, czy będzie? Dobra, jest piątka. Zajebiście. Jeszcze jedna. I będziemy na dziesiątki próbować. Kurwa, zjarał. Dobra, jest, kurwa. Na dychę. Siedzi zajebiście. Teraz na dychę druga. Zajebiście, teraz kurwa, żeby wbiła unikatowa. Kurwa, spalił, jebany. Co ja kurwa robię, Boże. Ulepszamy. Kurwa, będę musiał dokupić. I tak, kurwa, jedną. Dobra, szybko sobie dokupimy. Kurwa, mam nadzieję, że wejdzie ponad 14% jak ostatnio, kurwa, bo za 14 teraz to warta, nie wiem, za 200, nawet nie wiem, czy 200 wziąłbym teraz za to. Ulepszamy. Jest, kurwa! Teraz na dychę. Siedzi. Kurwa, teraz unikatowa. Jest, kurwa! Ciekawe ile procent. Ile? O kurwa! 19%! Ja pierdolę! Ależ to o skurwysyn! Zostawiam sobie ją! Pierdolę, nie sprzedaję! 450 kg ona warta. Ponad nawet. Chyba z 500 nawet. Ja pierdolę! Ale fart! O kurwa! Dobra, wreszcie naszła ta chwila, kurwa, i kupujemy sobie truciaka dziewiątkę. Wiem, chyba nawet nie wiem, czy dobra cena przepłacam, ale już w dupie mam to. Cieszę się, że taką szarfę zrobiłem. No i mamy, kurwa, truciaka dziewiątkę. Super. Zaraz polecimy sobie dobić. 75, tam 5% do levela mamy. Dobra, to lecimy. No i dobijamy sobie 75 level, do parę setnych do levela. Ogólnie jeszcze nawet buffa nie brałem, nie opłacało się na 5% buffa brać do Fall 2. No i dobra, siedzi 7-5 i teraz kurwa truciak. Wow, ale super. Zaraz sobie ogólnie stestujemy hity. Ale super teraz ten mental wygląda. Truciak 9, pompa w chuj. Ogólnie kończy mi się ten walentyn za chwilę.
Otwieramy sobie tego peta, nietoperza, co kupiłem sobie za 29 kk kiedyś. Muszę go odwołać. Gdzie on kurwa poleciał? On podnosi? Co on kurwa? O skurwysyn! Itemki tak podnosi. Ja pierdolę. Kurwa, dobre będzie na odłamki. Autopota i pompa. Autołowca jeszcze. Teraz sobie przetestujemy skille, ile więcej wale w metka na przykład tego. 7-5. Ribem, ile walę trutą. Teraz weźmiemy jeszcze. Walentyna sobie odpalę na chwilę, go mam. Teraz sobie odpalę tego riba. Ciekawe, po ile walę. I 1060, 1000. Ciekawe, ile trutą. 1300. No, 300 więcej. Nawet nieźle, powiem wam szczerze. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle będę więcej bił. Myślałem, że o 200. Super, zajebiście. No i dobra, czytamy sobie skille. Silne. Zjarał. Duchowe. Jeszcze nie mogę. Walnięcie. Zjarał. Tapek. Zjarał. No, w tym odcinku będzie już na tyle. Możecie zostawić łapkę w górę, napisać ciekawy komentarz, jak się odcinek podobał. I do następnego. Na razie. Cześć, pompa!